Z tej strony Paty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Postanowiłam, że obejrzymy sobie filmiki z mojego starego kanału, który prowadziłam jakieś 4 lata temu, prawie skończyłam ten kanał. Także no, z kilka lat może prowadziłam ten kanał. Ogólnie to mam tu 72 subskrypcje, bardzo ciekawe. Ogólnie to ja jestem tu zdziwiona w ogóle, bo patrzcie się na wyświetlenie. Na odcinku ze starym VIP-em mam 404 wyświetlenia, co tutaj? To jest rzadko, żebym miała tyle. A odcinek od Doli i 737 wyświetleń, co jest? Ja przez to, że pierwszy film, który na Kuki został wstawiony, jest usunięty przez prawa autorskie. A reszta nie. Nie wiem, jak to działa, ale tamte muzyki w dalszych filmach też mają prawa autorskie. Więc nie wiem, jak to działa z tym usuwaniem, kasowaniem rzeczy. No ale przykro mi, bo to był mój pierwszy odcinek na kanale. No, powiem wam, że montaż zarąbisty, bandicam i pisanie. Aha, tutaj w ogóle nawet nie mam nic na notatniku, po prostu sobie przechodzę bez pisania czegokolwiek. Jaki bezsens. To czekajcie chwilę, znajdę jakiś filmik, gdzie pisałam coś na notatniku. Tutaj mam już akurat napisane na notatniku, że hejka, w tym filmiku przypomnę o moim looku i tak tylko sobie po prostu przesuwałam ten notatniczek zarąbisty. Ale tak poza tym to były bardzo słabe filmy. No i przez to, że ja w ogóle do tych filmów dawałam jakieś opisy, że nie wiem, co będę robiła w tym filmie, co ja robiłam i tak dalej. Tu mam na przykład opis, o co chodziło z koniem Rafałem, moim jakimś strojem. I w sumie tutaj się pojawia jedno pytanie. Kto pytał? Przepraszam, ja to wypikam. Ale dobra, znajdźmy pierwszy filmik z głosem, bo to będzie hit. W ogóle poruszę temat miniaturek, ponieważ tutaj praktycznie ich nie ma. Tutaj się nagle zrobiła jakaś i jakieś dwie tutaj są, może jakieś normalne. A to są po prostu z artbooków robione miniaturki, więc troszeczkę słabo. A najlepsze jest to, że one totalnie nie wyjaśniają tytułów. Jakby tutaj jest przechodzę poziomy na Halloween, a na miniaturce jest napis... Dlaczego? Nie mam pojęcia. Więc tak, zobaczmy nasz cudowny film o The Doli w kawiarni. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Ta muzyka mnie po prostu załamała. Czajcie, że ja wtedy byłam taką wielką fanką Konka, nie? I ja po prostu, wiecie, od razu słyszałam tą muzykę w intrze i musiałam ją mieć, tak samo nie wiem. Ale była raz sytuacja w ogóle, że Konek chyba mój film skopiował, w sensie mój film jakby... Było wiele filmów na ten temat, ale to przejdziemy do tego trochę później. The Doli jest. Matku. Ale aktorstwo. Ja tylko przypadkowo wyszłam. W ogóle ja wam powiem coś, ja dosłownie się czuję, jakbym miała jakiegoś wsadzonego kija od szczotki do tej najczęściej ciała po prostu. Mówię tam naprawdę, jakbym miała jakąś, nie wiem, srakę. Aczkolwiek ja teraz mam podobny głos, ale... Jeszcze mutacja tutaj jest przed nami, w sensie czasy, w których miałam mutację, ale to przejdziemy sobie do nich troszeczkę później. I chyba już mam ofiarę. Czego mam ofiarę? Co tutaj się dzieje? Jakby, co to ma być? Jezus Maria, jak się wystraszyło. Co to był za jumpscare? Jakby, sorry w ogóle za jakość tych filmów, ale niestety lepszej jakości to tutaj nie znajdziemy. Ale fajnie słychać ten brzęczący komputer, o tak. To był Shino Akuma? To Shino Akuma chyba. Jak właśnie. Ale w sumie beka trochę z życia. Ogólnie podoba mi się mój cudowny status, że zapraszam kanał i tu jest hashtag KN nowy film Nakamiego. Jakby Nakami to był mój kolejny crush, jakby... Ja wam to tłumaczę cały czas. Każdy youtuber nagrywający mówi StarPlanet był moim crushem, okej, wtedy. Że to było takie, wiecie, to nie było taka o Boże, miłość czy życia, będziemy razem na wieki, tylko to było takie Boże, święto, nie jest youtuber, miał zarobisty głos i tak dalej. Ale no, wydoroślałam trochę od tamtego czasu. Jakbym już miała być z jakimś youtuberem, to raczej z tego, że mi się podoba, a nie, że podoba mi się jego zarąbisty głos, kurczę, czy cokolwiek innego, także no. To wrzucę na tych. Nie mogę. No, nie dziwię się, że wrzucasz to na YouTube. Bynajmniej to się wybiło. Dziecko. Przypominam, że ja miałam wtedy 11 czy 12 lat. I mówiłam na kogoś dziecko. Młode krzysko na YouTube idzie, co to jest w ogóle? Ale mi wtedy nie zależało, widzicie, na subskrypcjach. Nie, wcale mi zależało tylko na dripach i na doładowaniach VIP. Boże, Ansonek, o, ja pamiętam Ansonek. Ona potem miała jakiś kanał na YouTubie i ja ją potem oglądałam. Tylko nie wiem, czy z Patty, czy z tej Kuki. Ale ona też została youtuberką potem. Możemy ją w sumie sprawdzić, czekajcie. O, to jest ona chyba.
On ma 113 subskrypcji. O Chryste. Ej, idę sobie sprawdzić jej konto na Mr. Planet. Ma ona 30 poziom. Jest chyba ubrana na walentynko, więc może dalej gra w tą grę. No, w aktywnościach nic nie ma. Pozdrawiam w ogóle Ansonego, ile mnie pamiętasz, to ja. No, na wiosnę teraz... Jakby... To jest najstraszniejszy mod. Ja sobie aż dostałam dreszczy od tego. Czujcie w ogóle, że te filmy są takie ciche, że ja specjalnie sobie pobrałam wtyczkę do opery, żeby podgłaśniać sobie jeszcze bardziej te filmy. Aha. Film się skończył, no dobra, to pa i na zamknięciu Bandicootem. Co my tu dalej mamy z głosem? Jak zostać Pixie Star? No, ten film był bardzo cichy chyba. I'm looking like money, 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 money. Hejka, tutaj ja, Czerwona Róża MSP. W ogóle ta nazwa Czerwona Róża MSP jest skopiowana od Czarnej Rosy MSP, także tu było widoczne mega kopiarstwo i nie szanujemy tego oczywiście. Mówi to osoba, która ma nazwę Patty, ale... Najlepsze jest to, że nie miałam nagrywać Movie Star Planet i o tym powtarzam też ciągle. Ja ogólnie miałam nagrywać Ender Simulator i na tym starym kanale bym wam pokazała moje filmy. Chociaż w sumie mam je nawet nagrane na folderze. Aczkolwiek uznałam, że w sumie Movie Star Planet mi się lepiej nagrywa i skoro promuję już i tak mój kanał na Movie Star Planet, to uznałam, że będę nagrywała MSP znowu po prostu. I wtedy mogłam zmienić nazwę. Ale o tym nie pomyślałam, że się w ogóle jakkolwiek wybije wtedy. Gdzie wam pokażę, jak zostać Pixie Star. O, to... o, i tu widzicie, albo byłam chora, albo już zaczynałam mieć mutację. A najgorsze by było mieć mutację i być jeszcze chorym do tego. To po prostu, ja miałam taki chrypowaty głos, że to jest... nie mogę. W ogóle jak ja wpisywałam na tej klawie, to już tak... Tam była jakaś symfonia chyba grana. Dobrze, bawię się dobrze. To też zabrzmiało dwuznacznie. Zakuskaj też możemy przetestować za chwilę. Co? To tak źle za sobą się skleja te wszystkie teksty, że to jest jakiś hit. Nie mogę z tego. Przepraszam, ja teraz po prostu mam bardziej spaczony mózg różnymi rzeczami złymi. Te filmy są o wiele dłuższe niż moje filmy, co ja teraz mam. Jakby to mają po 12 po ileś minut, tylko że ja nie robiłam wtedy żadnych cięć praktycznie prawie w ogóle. No, ten VIP został mi skradziony, w sensie pakiet z tego VIP-a został mi skradziony, tak samo dripki, albo na mnie nie zostały wydane Diamond Easter Coins. Ale pamiętam, że ryczałam, bo to był pierwszy pakiet, który miałam. A MSP mnie jeszcze bardziej dobiło tym, że dodało oczy z tego pakietu do sklepu normalnie za 700 Star Coins, także... Zajebiście! Hejka, tutaj ja, Kuki MSP, witam was. No właśnie o tym mówiłam. Nie wiem, czy ja wtedy byłam chora, czy ja wtedy miałam serią mutację, ale skoro kaszlałam, to raczej... Może mnie gardło zbierało coś, nie wiem. Kupić. Jezus, ja tam ledwo co mówię, czy ja mam to serio oglądać? Ja się upokarzam tylko o tym. Z każdym dźwiękiem tego Movie Star Planet czuję, że moje serce zaczyna odchodzić. I zaczynam robić przeprowadzkę do niebios. Albo nie wiem gdzie. Ale najlepsze jest to, że po prostu mnie ledwo co słychać na tych filmach, ale dźwięki Movie Star Planet to słychać normalnie z mojego domu aż do domu mojego sąsiada. O Boże, ja kiedyś dawałam sponsorów odcinka i wiecie jak to wyglądało? Że dostałam od kogoś pozdro, wklejałam go do Painta. Jak dostałam więcej pozdro, to ja je tak po prostu wklejałam obok. To było takie... okropne. Te jeszcze wyglądają w miarę git. Ale te rozjechane... Bo są tu rozjechane. Jezus Maria, właśnie o tym mówiłam. W ogóle te prezenty to jest jakiś hit. Jakby to konto, w sensie Pabiku, to jest konto, które ja założyłam i to jest konto nazwane moim crushem z podstawówki. Tak, screeny na odcinek. No, to są screeny na odcinek do Leśnego. I wiecie, co jest najlepsze, że trafiłam na odcinek Leśnego, tylko już nie pamiętam na który, o błędach. Jak mi się przypomni, to wam tutaj wstawię. Wezmę sobie Wielkanocne Polowanie na PiS, część ostateczna, bo chyba najbardziej mi się wydaje, że będzie ciekawa. Minutka minęła, najmniej. Ma te włoski z... Tutaj próbuję brzmieć na taką... UW. Boże święty, po co się powiedzieć? Ja wam zmienię te moje UW na coś innego. Nie będziecie tego słuchać. Jakby nie będziecie tego słyszeć. Zakończenie roku szkolnego, wakacje.
Ten film ma tak okropną jakość, że to jest hit. Naprawdę. To jest jedna z okropniejszych jakości, bo ja to montowałam na telefonie. 10 minut montowałam na telefonie. Sześciu godzin. Ale montaż. No jest mi z tego powodu przykro, no ale... Ale cieszę się, że mam dobrą średnią. No, ja to bym się teraz cieszyła z jakiejś dobrej średniej. Żadnej jedynki, dwójki, ani trójki. Jedynka to raczej to jest już zagrożenie. Nie miałam żadnej trójki wtedy? Jezus Maria, to jaki był niski poziom w piątej klasie. Ja teraz z ledwością mam dwa. Coś chciałam... O, ale ja mam fajne to... O, ale to pyta... Nieważne. Wreszcie się ogarnęłam. Może idźmy do innego filmu. Emma make you pump like that dum 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 Emma make you pump like that. Ogłucham, bo miałam na 600% podgłośnienie. Dodatkowo to intro było też tak mega podgłośnione i mam traumę. I będzie odcinek z prankowania jakimiś muzykami z internetu. Ale prank. Ale mnie kaszel tu wziął. Czy zaczęłam sobie wtedy TikToka oglądać, czy mi się wydaje, bo tam nagle jakaś muzyka zaczęła lecieć. Boże, jak tu ktoś brzydko pisze na w statusie. Ja mu dużo pozdrowień dawałam. No ja wiem, bo to był twój crush wtedy. Simpowałaś do postaci z Movistar Planet. Nawet dużo razy. Może poszukajmy sobie innego filmu, jak może wyzwania wersja Movistar Planet. W ogóle ja tak zrąbiście pokazywałam te wyzwania, że raz zamazałam po prostu profilowe, a raz nie zamazywałam profilowego. O, tu jest na przykład niezamazane profilowe. Nie wiem, czy ja to mam teraz zamazywać, bo jakby ta osoba się chyba zmieniła już od wieki wieków. Ale to jest... Boże, to jest Janek! On robił live z Movistar Planet, jak pamiętam go. Pamiętam, że on mnie wtedy znienawidził, że ja jego profilowe jakby wstawiłam. A nie miałam jak tego ocenzurować, nie? No bo na Bandicamie to jest jak średnio trochę. No ale cóż. Boże, nie. Boże, ja miałam jakiś fetysz czy co, że ja się tak podniecam tym? Reakcja będzie straszna i dziękuję za prezencik na odcinku. No. Moja reakcja teraz też jest straszna na to. Ja chyba serio zaspokajałam jakieś swoje fetysze. No więc tak, ja już nie mam siły tego oglądać, że jakby mam dość po prostu tego wszystkiego. I z jednej strony cieszę się, że zakończyłam działalność na tamtym kanale. Ale z drugiej strony już rozumiem, czemu się ze mnie szkoła i klasa śmiała. Bo to, co wyczyniałam, było trochę... pojebane. Natomiast chyba wydoroślałam trochę, mam nadzieję, że się trochę zmieniłam. Możecie powiedzieć mi, jak wy to czujecie? Bo ja się czuję, że jednak w miarę się charakterem, zachowaniem i fetyszami zmieniłam. Jeśli byście chcieli odcinek, w którym będę sprawdzała swoje konto na Movistar Planet, tą czerwoną damę, to napiszcie w komentarzu, to chętnie sobie przeszukamy to konto. Także no, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Widzimy się w następnym, którym prawdopodobnie będzie Q&A. Także no, bye!